tym roku spotkanie miast bliźniaczek w Tuchowie odbyło się już po raz 15. W czym tkwi sukces? Znaleźliśmy partnerów, którzy chcą współpracować, którzy bardzo chętnie przyjeżdżają do Tuchowa. Tworzymy już grupę taką zwartą i mocno zaprzyjaźnioną, ale oczywiście nie do przecenienia są środki zewnętrzne, bo trudno by było tak duże przedsięwzięcie realizować bez pieniędzy. I co roku praktycznie udaje nam się uzyskać środki. Teraz już po raz szósty otrzymaliśmy z Komisji Europejskiej pieniądze z programu Europa dla Obywateli. To są specjalne środki przeznaczone właśnie na spotkania miast bliźniaczych. Spotkania miast bliźniaczych to przede wszystkim wymiana kulturalna i wymiana młodzieży szkolnej. Owocem tych spotkań, podpisania umów jest to, że szkoły z naszego terenu współpracują ze szkołami znajdującymi się w miastach partnerskich, a więc młodzież ma możliwość wyjazdu na różnorakie programy w tych miastach. Przy okazji szlifuje język, bo takim językiem jest oczywiście język angielski, który powszechnie młodzież zna i go używa we wszystkich miastach, bo trudno się porozumiewać tylko w języku ojczystym. Oczywiście również odbywały się staże, czyli forma praktyk zarówno naszych, jak i przybywali tutaj, zwłaszcza z Saint-Jean-de-Bray, którzy odbywali staż w naszych szkołach. Więc jest to przede wszystkim wymiana kulturalna, ale także i sportowa, bo odbywały się w minionych latach również zawody sportowe różnego szczebla. Miasta, wymiany służą, dają przede wszystkim dużą wymianę kulturalną, pozwalają się spotkać zarówno miastom, jak i poszczególnym jego mieszkańcom, a przez to, tak jak już powiedziałam w swoim wystąpieniu przedtem, oddala to strach, znajomość drugiego państwa oddala strach przed czymś nieznanym. Wymiana młodzieży jest dla nas najważniejsza, ponieważ do młodzieży należy przyszłość. Zaczynaliśmy od wymiany szkolnej. Teraz mamy także wymianę zawodową. Młodzi Polacy przyjeżdżają do nas, żeby poznać nasze zakłady pracy, zobaczyć jak się u nas pracuje, bo jak wiadomo w każdym państwie, w każdym zakładzie pracy obowiązują troszkę inne zasady, no a przy okazji poznają nasz kraj, nasze miasto i zawierają przyjaźnie, więc to jest dla nas bardzo ważne. W spotkaniach miast bliźniaczych biorą udział Słowacy, Czesi, Węgrzy, Ukraińcy, Niemcy, Francuzi i Rumuni.